I jeszcze mi się także witam y, na inny film, na inną serię. Co dla miłośnika danego zapachu? Y, to może być jeden zapach bądź więcej y, w ramach moich zapachów. I w pierwszym odcinku chciałabym zaproponować co dla miłośnika, miłośniczki, miłośniczki, miłośnika. Y, zapachu Anka Kus Berkeley Park z przepiękną wielokwiatowością. Na takiej... Y, y, Gładkości, takiej powiedzmy kremowości, ale nie na zbyt kremowości, nie na jakiejś pudrowości, jakiejś powiedzmy gładkiej kosmetyczności, ale nie nazwyt kosmetyczności, wszystko takie właśnie w tle, już w takim ładnym, gładkim, cielesnym tle. Mój zapach La Mariposa, zresztą ten zapach był robiony tak naprawdę zainspirowany aurą w Buckley, tak żeby stworzyć właśnie w takim klimacie, z taką wieloniuansowością, wielokwiatowością, taką, um, taką naprawdę mocą kwiatów i na właśnie gładkości takiej przepięknej cielesności ambrette. Także... Taki toż zapach. Myślę, że też kanto de Mariposa jest jak najbardziej świeżym atelierem, można było zaproponować, ale tam jest troszeczkę ostrzej z dodatkiem do tej kwiatowości i tak dalej z zamszu. Ale w zależności od pory roku, od pogody, od skóry, to ta ilość zamszu jest większa bądź mniejsza. Na mnie kwiatowość też się mocno y, zaznacza. Także pod kątem takiej wielokwiatowości te dwa bym zaproponowała. A Mariposa jest naprawdę bardzo takim klimatem dla miłośników y, Barkley Park Ankakus. Niestety Ankakus będzie znikać z Europy, z tego co się dowiedziałam. Ubolewa Ponieważ jest to marka z bardzo dobrym, bardzo dobrym stosunkiem ceny do kości, marka bardzo ciekawa i wiele zapachów mam i bardzo lubię.